Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Mądrość jego nauki. Tekst pamięciowy. Zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. Marka, rozdział 1, werset 22. Jezus mógł rzucić jasne promienie światła na największe tajemnice nauki, ale nie chciał tracić ani chwili na nic innego oprócz nauczania prawdy o zbawieniu. Swój czas, wiedzę, zdolności i życie cenił jedynie jako środki służące zbawieniu ludzkości. Istnieje niebezpieczeństwo, że mówiąc o mądrości jego nauki, zgodnie z tytułem lekcji, możemy nie dość dobitnie zaakcentować różnicę między Jezusem a innymi tak zwanymi mądrymi nauczycielami, których w przeszłości było bardzo wielu. Nauka Chrystusa nie była nie tylko mądra, ale posiadała także cechę, która wyróżniała ją spośród wszystkiego, co było przed nią i po niej. Miała w sobie coś ostatecznego, pełnię niespotykaną w żadnej innej nauce. Innymi słowy, Jezus był Bogiem w ludzkim ciele. Jakkolwiek ludzie współcześni Chrystusowi niewiele wiedzieli o Jego prawdziwej tożsamości, to jednak byli pewni, że jest coś wyjątkowego w Nim i Jego nauce. Zdumiewały ich tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający. Mateusz, rozdział 7, werset 28-29. W tym tygodniu przyjrzyjmy się bliżej nauce Jezusa. Największe kazanie. Zobacz Mateusza 5, 1 do rozdziału 7, 29. Rok po roku setki tysięcy kazań wędrują do krainy niepamięci. Niektóre pamięta się jeszcze przez jakiś czas, ale i tak zostaną zapomniane. W jaki sposób trzeba byłoby wygłaszać kazania, by przez 2000 lat były nie tylko pamiętane, cytowane, ale i znane ze względu na miejsce, gdzie zostały wygłoszone. Takim właśnie przemówieniem było kazanie na górze. Podczas I wojny światowej kwakrzy wydrukowali kazanie na górze w formie osobnej broszury, nie dodając do niego żadnego komentarza, aby rozdać je wśród alianckich żołnierzy. Jednak rządy Wielkiej Brytanii i Francji nie zgodziły się na to. Nauka nakazująca ludziom umiłować nieprzyjaciół wydała się rządzącym nieodpowiednia dla żołnierzy walczących na linii frontu. Przeczytaj błogosławieństwa zawarte w kazaniu na górze. Zobacz Mateusza, rozdział 5, werset 3-12. Które z nich są ci najbliższe w życiowych doświadczeniach, przez które obecnie przechodzisz? Niektóre z błogosławieństw opisują po prostu okoliczności, w których możemy się znaleźć. Na przykład ktoś, kto się smuci, nie dąży do tego stanu. Jednak cichość, czyli pokora, jest czymś, do czego mamy dążyć zgodnie z tym, co mówi prorok. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi. Sofoniasz, rozdział 2, werset 3. Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości nie jest naturalnym stanem dla nas, ludzi, ani też nie możemy go wytworzyć o własnych siłach. Mimo to polecono nam dążyć do niego. Podsumuj krótko niektóre pouczenia występujące w dalszych częściach kazania na górze. Napisz nasz wpływ w społeczeństwie. Zobacz Mateusza, rozdział 5, werset 13-16. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwieczeje, czymże ją na solu? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Prawo Boże. Zobacz Mateusza,
rozdział 5, werset 17-20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Religia w sercu. Mateusza 5, 20, werset 21-30. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój namacał przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od ciebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Rozwód. Mateusza, rozdział 5, werset 31-32. Powiedziano też, kiedy ktokolwiek by opuścił swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Odwet. Mateusza, rozdział 5, werset 38-42. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Miłowanie wrogów. Mateusza, rozdział 5, werset 43-48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłować bliźniego swego, a będziesz miał nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego schodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobistego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Modlitwa. Mateusz,
rozdział 6, werset 5 do 15. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulicy, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem nim go poprosicie. A wy się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Gdy rozmyślasz nad błogosławieństwami i całym kazaniem na górze, które elementy wydają ci się najtrafniejsze? Które najmocniej odnoszą się do twoich utartych, niewłaściwych sposobów postępowania i norm kulturowych? Jakich zmian musisz dokonać, aby twoje życie było zgodne z nauką Jezusa? Dziękuję.